Nazywam się Anna Tarkowska, prowadzę Fundację Wzornictwo i Ład, która się zajmuje estetyką przestrzeni publicznej oraz lokal sąsiedzki Mikromiasto, który znajduje się na warszawskim Mokotowie. Mamy taką zasadę, że mniej więcej połowa wydarzeń jest organizowana przez nas, czyli staramy się takie popularne, aktualne tematy przekształcać na różne spotkania, czyli na przykład mamy wydarzenia z archeologii dla dzieci, ceramikę dla dzieci i dorosłych, konwersacje językowe z angielskiego, z niemieckiego, z różnych języków, w zależności od potrzeb. Ale też pozwalamy mieszkańcom na realizowanie własnych pomysłów. I tutaj zaczyna się taka szeroka gama rozmaitych pomysłów, które są realizowane w naszym lokalu. Na przykład ostatnio były warsztaty z robotyki i muzyki dla dzieci. Mamy też spotkania na przykład z grupy praktykowania empatii, czyli takiej grupy spotkań dla niewielkiej ilości osób, którzy uczą się jak rozmawiać z innymi ludźmi, jak być bardziej empatycznym, jak lepiej rozumieć siebie i inne osoby. Dobrą metodą na zachęcenie ludzi do uczestnictwa w różnych warsztatach jest pozwolenie im na realizowanie własnych pomysłów, czyli część z warsztatów, które się odbywa w Mikromieście czy spotkań, to są nasze pomysły, ale część to są pomysły lokalnej społeczności, którzy albo piszą do nas na Facebooku, albo przychodzą osobiście, co jest zawsze sympatyczne, i proponują rozmaite wydarzenia, czy zajęcia, czy spotkania na bardzo, bardzo różne tematy.